3-2-1 start. Zdrowie zaczyna się od kuchni. U nas mistrzowie gotują pysznie, zdrowo i z pomysłem. Ada trenuje z wdziękiem i walczy o sprawne ciało. Szukamy tego, co uzdrawia, bo mamy milion pomysłów na zdrowie. Na poważnie, dla każdego. Zaczynamy. A już za chwilę porcja przydatnych ćwiczeń. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o stawach. Jak je wzmocnić, jak sprawić, żeby nie trzeszczały i pozostały w zdrowiu. Mam dla Was dobre rozwiązanie. Dzięki beretom równoważnym napinasz brzuch i dodatkowo stabilizujesz całe ciało. Jeżeli dodasz ćwiczenie, którym jest przysiad, angażujesz stawy kolanowe, które najbardziej są obciążone podczas różnego rodzaju aktywności w ciągu dnia. I wykonujemy 10 spokojnych przysiadów. Mocno napinamy brzuch. Bardzo dobrze. Wydech. Wydech. Dzięki temu, że macie platformy równoważne, automatycznie obudowywujecie całe stawy i wzmacniacie zewnętrzną część, wewnętrzną część, górę uda i dół uda. O to przecież chodzi, bo dzięki temu, że macie wzmocnione mięśnie, one trzymają stawy i Twój staw jest bardziej stabilny i wtedy spokojnie może się wytwarzać maść stawowa, która chroni Twoje stawy przed różnego rodzaju urazami. Jeszcze chwila. Ok, teraz się zatrzymujemy w górze i przenosimy powoli ciężar ciała. Na jeden beret, dostawienie i druga strona. I bok i jeszcze raz. I ostatnie powtórzenie, mocno spinamy brzuch, zatrzymanie i druga noga. A już za chwilę porady żywieniowe. Problemy ze stawami są częste, zwłaszcza po 40 roku życia dużo osób użala się, że ma jakiś problem ze stawami, bóle na przykład. Jeżeli chodzi o zmniejszanie ryzyka wystąpienia jakichkolwiek zwyrodnień w stawach, to niezwykle ważne jest po pierwsze utrzymanie prawidłowej masy ciała. Czyli dbałość o dietę, aby się nie przejadać. Druga rzecz bardzo ważna to też regularna aktywność fizyczna, ponieważ dobry stan mięśni bardzo dobrze wpływa na stan stawów. Więc tu musimy zadbać właśnie o tą regularną aktywność fizyczną, a też dieta pomaga w utrzymaniu dobrego stanu umięśnienia. Jeżeli chodzi o stan zapalny, jaki może się zdarzyć w obrębie stawu, to bardzo dobrze zmniejszają stan zapalny w organizmie kwasy tłuszczowe omega-3, więc ryby tłuste morskie powinny być 2-3 razy w tygodniu spożywane przez takie osoby. Następną kwestią jest dostarczanie antyoksydantów, więc regularne spożywanie warzyw bogatych w witaminę C, ale również w inne antyoksydanty i tutaj też pomocne będą na przykład warzywa strączkowe, czy też pomocne będą orzechy, ponieważ one dostarczają nam bardzo dużej ilości składników i mineralnych, i witamin, które będą potrzebne, żeby zmniejszyć stan zapalny w naszych stawach. A już za chwilę nasza zdrowa kuchnia. Postaram się stworzyć danie, które może wspomóc regenerację stawów, ale najważniejsze są ćwiczenia. Zrobimy dzisiaj zupę z soczewicy, z marchewką, do tego oliwa miętowa, serek ricotta. Tutaj najważniejsze działanie mają cytrusy, czyli na przykład limonka i właśnie mięta, które wspomagają wytwarzanie kolagenu w organizmie. Do naczynia wsypuję wcześniej ugotowaną soczewicę. Dodaję garść marchewki. I trochę cebuli. Przesmażam przez chwilę. Zapamiętajcie, soczewica jest źródłem bardzo dobrze przyswajalnego białka, podobnie jak mięso. Warzywa szklimy około 2 minut bez tłuszczu oczywiście i podlewamy wodą. Zupę przykrywam. W momencie, kiedy
zupa nam wrze, jest przykryta pokrywką, mogę zmniejszyć gaz na minimum. To ciepło bardzo długo się utrzymuje, poza tym szybciej rozgotujemy warzywa, bo o to nam chodzi, jeżeli gotujemy zupy kremy. Minęło 20 minut, możemy zblendować nasz krem. Krem już jest zblendowany. Ma dość gładką, gęstą konsystencję. I ładny pomarańczowy kolor, przede wszystkim od marchewki. Teraz zrobimy oliwę miętową. Potrzebuję do tego listki mięty. Mięty dajemy dużo, bo jak pamiętamy, to ona wspomaga produkcję kolagenu w organizmie. Dodaję sok z limonki, ponieważ kwas zapobiega utlenianiu się przede wszystkim tych zielonych produktów. Ocieramy limonkę wraz z miętą. Polewamy oliwą miętową. Dodajemy kawałki serka ricotta. Prosta zupa z soczewicy, marchewki, bardzo zdrowa, dużo białka, ricotta, która też zawiera białko. Fantastyczna oliwa miętowa do tego. Myślę, że fajne rozgrzewające danie, jesienna pora, idealnie.